Ale zaczniemy od listu do Efezjan, drugiego rozdziału, 8 i 10 werset. Ja na razie przeczytam tutaj z tej Biblii Warszawskiej, którą mam, a potem sobie na tym troszkę inaczej pożyczymy. List do Efezjan 2:8-10. Albowiem o łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem, czyli Boga, dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. I to słowo użyte tutaj na łaskę, to jest, na to słowo łaska, to jest greckie słowo charis. I to greckie słowo charis, ono ma 10 podstawowych znaczeń. I ja je przeczytam wam teraz w systemie jakby piramidalnym, czyli te, które są pierwsze, one są najważniejsze i one są najczęściej używane najczęściej jakby rozumiane, gdyby Grek do Greka mówił charis, to te pierwsze są najczęściej rozumianymi prawidłowo zwrotami. I tak charis, po pierwsze, to jest powab. Następnie wdzięk, a po trzecie uroda. A więc zobaczcie, co to jest łaska? Powab, wdzięk, uroda. Łaską jesteście zbawieni. Co to oznacza? Teraz Bóg, teraz mówi Bóg. Łaską jesteś zbawiony, czyli uratowałem cię z łaski. Co to znaczy, że cię uratowałem z łaski? To znaczy, że rozpoznałem w tobie powab, wdzięk, urodę. Krótko powiedziawszy, uratowałem cię, bo mi się podobasz. Podobasz mi się. W ogóle ludzie, zobaczcie, to jest bardzo ważne, pogląd Boga na nas. Uratowałem cię, bo mi się podobasz. Pasujesz mi. W ogóle, rozumiesz? Pasujesz mi. Jesteś piękny, urodziwy, cudowny. Pojęcie Boga. Chcę, żebyście zaczęli patrzeć z perspektywy Boga, a nie człowieka na rzeczy. Pamiętajcie, dwie największe jakby odnogi piekła na ziemi, to jest religia i humanizm. Rozumiecie? Religia i humanizm. I humanizm będzie nas wprowadzał w miejsce, w którym będziemy stawiali poglądy człowieka jako pierwsze. Religia będzie prowadzała nas w miejsce, gdzie będą nam podawane wypaczone poglądy Boga. Rozumiecie? W internecie możecie znaleźć, zaraz też to będzie na płytach, ja też w jakimś momencie szkoły wam tutaj przywiozę, cały cykl demonów burzących. I jest, ja tam opisuję, warownię religii. Demoniczną warownię religii, albo demoniczną warownię humanizmu. A więc nie patrzymy z perspektywy poglądu człowieka na to, co tutaj jest napisane, tylko z perspektywy poglądu Boga. Bóg mówi, łaską jesteś zbawiony, czyli uratowany, to oznacza, że tak bardzo podobasz mi się, człowieku. Tak cię pokochałem. Tak mi na tobie zależy. A religia i humanizm do nas mówią zupełnie inne rzeczy. Patrzmy z perspektywy człowieka, a człowiek mówi, my jesteśmy tu na ziemi, aby służyć Bogu. Ja kiedyś u nas w kościele takie nauczanie zrobiłem, powiedziałem, jeżeli ty uważasz, że jesteś na ziemi, żeby służyć Bogu, to jesteś do uwolnienia. Co ty masz w głowie, żeby Bogu służyć ty? Człowieku. Jak jest napisane jak wół, że sługa nie wie, co czyni jego Pan. Tylko przyjaciel wie, co czyni jego Pan. Nie zostałeś powołany do służenia. Co za głupota, że pomyślisz, że Bóg nas stworzył, żeby Mu służyć. Co On potrzebuje, żeby ja Mu służył, jak ja się składam w 70 paru procentach z wody i używam 6% mózgu. Mam 8 lat szkoły podstawowej, 10 lat więzienia, ale sługa. Czujesz klimat? To w ogóle, że ja stoję, to jest wbrew fizyce. 70 paru procent wody, że ja się trzymam cały, wiesz o co chodzi? To w ogóle ta konstrukcja jest, człowieku. Od czasu Adama i Ewy, proszę ciebie, mózg nie pracuje tylko w paru procentach, no dajesz spokój. A jeszcze jakby... Rozumiesz?
jestem intelektualistą. Ja mówię, ale wreszcie. Naprawdę? Dzisiaj jak ktoś ma, proszę ciebie, tam ze 130 IQ, to się na niego geniusz mówi, że zadaje te 6% mózgu. Ty. Adam z Ewą to mieli 130 IQ w brudzie za paznokciem. Rozumiesz? Bo im pracowało 100% mózgu. 100%! A my jesteśmy w 94 czy tam 5% proszę ciebie nieaktywni, tak? Wiesz co to znaczy, jak ktoś ma 94% jakiegoś ciała nieaktywnego, to jest renta do końca życia. Człowiek się rodzi rencistą już. Wy zauważyłeś to zjawisko? Człowiek się rodzi rencistą, będzie mówił, a pysznie się chodzi, człowiek to brzmi dumnie, wiesz, szczególnie w trumnie. To brzmi dumnie, człowiek. A takie, my w ogóle musimy mieć takie podejście do tematu humanizmu. Ale spójrz na serce Boga, bo mówi, ja wiem, co z tobą jest, ale łaską. Czyli urodziwością twoją ujęty jest. Kocham cię. Kocham cię. Dlatego życie za ciebie położyłem. Nic dla mnie nie masz. Powiedzcie wam coś. Ja kiedyś zadawałem pytania Bogu, mówię, Boże, w takim razie, po co ty nas stworzyłeś? Po co my? Czy to w ogóle jest taka konstrukcja? Ja nie wiem. Anioł to jest taki, że człowieku Bóg pomyśli, on jest. Rozumiesz, o co chodzi? Wiecie, dlaczego aniołów nie widać? Bo one się poruszają szybciej niż światło. To jest jeden powód. Wiecie, żeby zobaczyć anioła, to się musi zatrzymać. Bo on się porusza ponad 300 tysięcy kilometrów na sekundę, że tylko ich nie widać. One tu są, tylko ich nie widać, bo one się tak poruszają. To jest proste. Anioł, żeby go zobaczyć, to on się musiał zatrzymać po prostu. Jak się zatrzymują aniołowie, są widzenia anielskie. A nie dlatego, że anioł przyszedł. Tak? Jeszcze nas nakręcili, aniołków nam narysowali, że te dupki takie duże mają, skrzydełka. Nie wiadomo, chłopczy, baba, że ciebie, że aniołek. Tak nam religia takie głupoty z głowy zrobiła, rozumiesz, aniołek. Tak? Daniel zobaczył anioła, to go sparaliżowało, człowiek upadł. Tak? Nie mógł wstać. Tamten ustał dwa piętra w środku. Co dalej mówi łaska? Dalej łaska to jest uprzejmość. Czyli Bóg, okazując łaskę człowiekowi, on wchodzi w interakcję uprzejmości. Czyli to nie jest coś takiego, że on przychodzi do ciebie, masz łaskę. Rzuca ci kawał, obręcz ciebie, tam rycie, się cieszę, do nieba idziesz ty. To nie jest to. To nie jest to. Ja chcę, żebyś zobaczył w ogóle specyfikę podania. Znaczy Bóg nie podał Jezusa na widłach, rozumiesz? On się skłonił do twojego życia. Zrozumcie to. Bóg się skłonił do nas. To jest szok. Skłonił się. Przyszedł do takiego tworu jak my. I on się skłonił. Rozpoznaj w tym miłość. Zobacz, co to jest. To nie jest żaden ochłap. To nie przyszedł do ciebie wielki generał, który stanął i ci coś tam w ogóle rzucił. On się skłonił. Skłonił się. Dalej, łaska to jest życzliwość, przychylność. Bóg jest ci życzliwy i przychylny. W ogóle po twojej stronie. To nie jest po stronie sędziego, który teraz osądza, co ty zrobiłeś dobrze, co ty zrobiłeś źle. Jego to nie interesuje, on tego nie ma w swojej naturze. On ma haris w swojej naturze w stosunku do siebie. Haris. Dalej, to jest dobrodziejstwo przysługa. Czyli ten haris to jest dobrodziejstwo, on przychodzi i mówi, ja jestem, aby dobrze tobie czynić. Ja po to jestem tutaj. Taki Bóg jest. Rozumiecie, dlaczego można być odważnym w życiu, znając takiego Boga? Wiecie w ogóle, że takiego Boga, jakiego znasz, takie życie masz? Twoje życie jest odzwierciedleniem Boga, którego znasz. Nie Boga, który jest. Bo ja ci mówię o Bogu, który jest teraz. On się przedstawił Mojżeszowi i powiedział, ja jestem. Ja ci pokazuję Boga, który jest, ale praktyczną stroną jest to, że takie życie masz, jakiego Boga znasz. Masz słabe życie, znasz słabego Boga. Teologię to ty możesz mieć prawidłową.
wiarą przyjąłeś właśnie to, jakie życie prezentujesz. Jak prezentujesz lek, to ty takiego Boga przyjąłeś. Takie informacje o nim. Jak ty się boisz, że on ci coś zrobi, że cię urwie łeb, rozumiesz? To ty tak masz. Jak ty myślisz, że wiesz, Gandalf w Władcy Pierścieni, który stoi z pałą i patrzy, jak ci przyrżę za twoje złe uczynki. To takie życie masz. Wylęknione, wycofane. I chodzisz taki człowieku. Nie wiem, czy wy oglądaliście taki kabaret ze Smoleniem i z Laskowikiem, Sklep się nazywa. No, starsi to wiedzą. Ja wiem, bo ja to pamiętam. To za komuny się działo wszystko, pokazane było to w Polsce, było nic nie było, ten był w sklepach, rozumiesz, tylko na półkach. I Laskowik jest proszę kierownikiem sklepu, a Smoleń wchodzi i mówi: jest tam to, czy tam, a ten od razu do niego od góry: co jest, mówi, ty nie wiesz, kto ty jesteś, ty klient jesteś. Ty nie, jak się klient zachowuje? Tak powinieneś wejść, tak. Ja tu jestem kierownikiem. O, drodzy, bo ludzie mają taki pogląd na Boga, przychodzą: weź. Co to w ogóle za zjawisko? To jest takiego Boga znać. Panie, uzdrów mnie, Panie, proszę Cię. Takiego Boga znać. Rozumiesz? Panie, obroń, Panie, obroń. Takiego znasz Boga. Takiego Boga znasz. Znasz Boga, co go się prosi, żeby go, żeby Cię bronił. A on do ciebie mówi: łaską jesteś zbawiony, spodobałeś mi się raz na zawsze. 24 godziny na dobę jestem w twoim duchu i jestem po twojej stronie. Po twojej stronie. Czy leżysz, czy siedzisz, czy padasz, czy zwyciężasz, nie rusza mnie to. Ja jest Pan, który jest tobie ku upodobaniu. To kurczę, to jest w ogóle inna konstrukcja. Jak ja poznałem takiego Boga, to poszedłem jak przecina do przodu. Mówię, ty, nic mnie nie zatrzyma w życiu, nic i nikt. Nie ma żadnych szans. To mnie połowa proroków w tym kraju prorokowała, że mi się noga podwinie. Ja mówię, ale weź, nigdy się nie potknę. Jesteś pyszny, bracie. Ja mówię, nie, cytuję list Piotra. To nie ja napisałem. Tam jest napisane, że jak ja będę chodził tak jak chodzę, to nigdy się nie potknę. No i co? Zrozumcie, co to jest. Jakiego Boga znam, takie życie mam. Po prostu. Dalej, charyz to jest wdzięczność, podziękowanie. Teraz zobacz. Bóg przyszedł do naszego życia. Dał nam Chrystusa i jeszcze podziękował, że go wzięliśmy. W ogóle. Albo zaczniemy patrzeć z perspektywy serca Boga, albo będziemy pod władzą humanizmu lub religii. Jest taka piosenka, u nas ją śpiewamy czasami w kościele. To Pan nasz Bóg, to sługa król, zaprasza dziś, by za nim iść. To Pan nasz Bóg, to sługa król. Sługa król. Król przyszedł do twojego życia, ci się ukłonił. Wiecie, co mówi słowo błogosławić? Greckie słowo użyte na słowo błogosławić oznacza przyklęknąć przed kimś. To jest podstawowy wykład słowa. Czyli Bóg klęka przed człowiekiem i mówi: weź Chrystusa. Król, Pan Panów. Władca. Trzeba mieć naprawdę szlachetne usposobienie, żeby taką rzecz zrobić. Wiecie, kiedy ja się zorientowałem, że jestem synem króla, kiedy ja się dowiedziałem, że moim Bogiem jest Ojciec, to bez żadnego problemu zaczęło mi iść uniżanie się przed innymi ludźmi. Wiecie? Wiecie, ja nie mam w ogóle żadnego problemu, żeby się uniżać przed innymi ludźmi i służyć ludziom. Bo ja mam wywalone na ludzką opinię. Wiecie czemu? Bo ja komuś mogę tyłek podcielać, ale ja jestem królem. Ja wiem, kim ja jestem. A więc mnie nie rusza to. To nie wpływa na moją tożsamość, podcielanie komuś tyłka. Nie wpływa też na mnie to, jeśli ktoś mnie lży. Bo w ogóle mi nie zależy na ludzkiej opinii. Czy w ogóle macie...
Słuchajcie, słowo honoru nie zależy mi na tym, co ktokolwiek o mnie myśli. W ogóle nigdy na świecie. Ja w pewnym momencie to się przeraziło. O Boże. W ogóle nie zależy mi, w ogóle mi nie zależy. Nie zależy mi na niczyjej opinii, mówię. Obojętnie kogo. To, wiesz, stajesz w takim miejscu, gdzie diabeł przychodzi do ciebie bardzo blisko i mówi, co ty uważasz, że kto ty jesteś, pępek świata? A ja potem cię sobie uświadomię, faktycznie jestem. Ty, idąc głębiej w zrozumienie, faktycznie jestem pępkiem świata. Właśnie jestem. Przed tobie Bóg. I on przyklęknął przede mną i podał mi Chrystus. Rozumiesz? On to zrobił w twoim życiu. To się nazywa łaska. To jest charis. To charis. Charis. To zaczyna generować w tobie tak potężne prądy życia, że jesteś niezniszczalny. I możesz szerzyć królestwo, bo wszystko możesz zrobić. Możesz założyć firmę albo zlikwidować firmę. Możesz zarabiać miliony albo oddać komuś miliony. Rozumiesz, jest to dla ciebie, zaczyna być proste dla ciebie. To zaczyna być proste. Możesz położyć życie, tak? I możesz dokonywać sprawiedliwego sądu. W ogóle rozumiesz? Łaska. Przeczytam wam z Biblii Gdańskiej ten tekst. Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę, to nie z was. Dar to Boży jest, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, albowiem czynem Jego jesteśmy. Stworzeni w Chrystusie Jezusie ku czynom dobrym, które przedtem Bóg zgotował, abyśmy w nich chodzili. Zwróćcie uwagę na słowo czynem. Słowo czyn to jest dzieło, praca, wybór, czyli Jego dziełem. Jego wyborem jesteś. On ciebie sobie wymyślił. On ciebie stworzył. On ciebie zrobił. Pytanie, gdzie tutaj jest miejsce na imponowanie? Na zasługiwanie, na cokolwiek. Rozumiesz? Gdzie tu miejsce, jak on cię zna od góry do dołu? W ogóle wziął cię wymyślił. Tutaj rozmawiałem z bratem sobie przy stoliku rozmawialiśmy przez chwilę. Mówiłem o córce mojej. Córka moja to jest tak wyluzowana osoba. Ona się wychowuje bez deficytów i bez zaburzeń. To jest jedyny człowiek od urodzenia, którego znam. Poznam ludzi, którzy wyszli ze swoich zaburzeń. Ale nie znam człowieka, w którym zaburzenia nie powstały. I moja córka to jest taki człowiek, w którym zaburzenia nie powstały. I teraz ja się jej przyglądam, co ona robi. Sara, ona w ogóle jest niezakompleksionym dzieckiem od urodzenia. I w ogóle nie ma w niej kompleksów żadnych. Żadnych. Sara nie... Wiecie, Sary na przykład nie można obrazić. Wam może tu nie mówiłem, niektórym mówiłem. Jakiś czas temu, może to było rok temu, może z półtora, Sara zeszła na dół, sąsiadki ma taką w swoim wieku na dole mieszka. I ta sąsiadka, Sara jest taka kuleczka. No i ona zeszła na dół, Sara, ale ma w ogóle totalnie wywalone na to, wiesz, ona sobie chodzi, no duża dziewczynka w ogóle, kuleczka, no rośnie, taka jest, ona, ja też taki kuleczka w jej wieku. No i teraz ona zeszła na dół i stoją tam, a ona do niej mówi, ta sąsiadka. Jesteś gruba. Twoja matka jest głupia. A ojciec biedny. I słuchajcie, to jest akcja w ogóle, a ja to w ogóle widzę przez okno i słyszę. W ogóle nie. I mówi tak, takie butki miała, wiesz, tam Adidasa czy czegoś mówi. A Sara wyszła w jakichś tam klapkach, bo ona w ogóle, wiecie, ona do niej wyszła. Rozumiesz? Ona wyszła w ogóle do niej, bo ona ją lubi. Nie? A ta, i ta wiedziana Sara wyszła w jakichś tam klapkach, wszyscy tam, ta w tych Adidasach mówi, zobacz, jakie mówi, mam butki ładne, coś tam, no nie, tam jak pokazuje. A Sara tak popatrzyła na to wszystko, ta ją obraziła, rozumiecie? Ta jej pokazała, że jest od niej lepsza. A Sara tak posłuchała chwilę, dobra, idziesz się bawić? Człowieku, ja byłem rozwalony po prostu w tym oknie. Mówię, ale jazda! Ty! Nie dotknęło ją w ogóle to wszystko!
Dlaczego? W niej nie było parametru zaczepienia. Ona tak się czuje zaakceptowana. Ona podchodzi do mnie przedwczoraj, staje naprzeciwko mnie i mówi do mnie tak. Noga mi śmierdzi. Po całym dniu. Ja mówię, to jej czuło mojej nogi. A ona zdejmuje skarpetkę i mówi, powąchaj. Ja mówię, nie chcę wąchać twojej nogi. Mówię, dobra, mówi, powąchaj tą nogę. I ona stoi, tylko przede mną, rozumiesz, o co chodzi? W ogóle całym światem jej w cudzysłowie jestem, nie? Wiecie? Tylko wiecie, co ona wie? Że ja ją znam od początku do końca. Czynem moim ona jest. W ogóle zrozumcie to. Czynem Jego jesteśmy, stworzeni, wyprodukowani. Zna nasz najdrobniejszy element. Moje pytanie jeszcze raz. Czy my możemy w sobie pielęgnować myśl pod tytułem, że ja będę mu się podobał? A warto! Boga nie interesują takie rzeczy. Każda forma zasługiwania jest grzechem. Każda myśl przypodobania się Bogu jest grzechem. Wiecie, jak my na przykład ludzi do służby posyłamy, to ja najpierw patrzę, tak? Do służby, która jest odpowiedzialnością jakąś. Pierwsza rzecz to my badamy ludzi, zagadą pod kątem motywacji, dlaczego chcesz służyć. Mnie nie interesują dary duchowe u kogoś. Oraz jak ktoś nie operuje w darach duchowych, to jest dziwne. Dla mnie to dziwne w ogóle. Tak? Ale mnie interesują motywacje, mówię, dlaczego chcesz służyć. I my badamy te rzeczy. I ludzie po jakimś czasie przychodzą i płaczą i mówią, kurczę, mówi tak, ja chciałem zasłużyć. Albo na twoją przychylność, albo na Agaty przychylność, albo na Boga przychylność. Ja mówię, jesteś w dobrym miejscu, teraz ja ci służę. Bo już nie chcesz zasłużyć na niczyją przychylność. Bo Boga nie interesuje, czy ty mu służysz. Bo Bóg kocha cię, kiedy podnosisz swoją śmierdzącą nogę i mówisz, powąchaj. Zrozum to. Zrzuć fałszywy obraz bóstwa, który ci religia i humanizm załadowały do głowy. Zrzuć. Łaską zbawieni jesteście. Jest napisane, że zgotował, czyli on przygotował coś wcześniej, że jesteśmy przygotowani wcześniej. Wcześniej. Wcześniej już. Nie teraz. Nic nie możemy dodać do naszego przygotowania. Abyśmy chodzili, przechadzali się, zachowywali się, żyli, czyli te, abyśmy chodzili w dobrych uczynkach, nie oznacza, abyśmy się starali dobrze czynić, tylko abyśmy sobie w nich odpoczywali. Przechadzali się. To nie jest bieg po coś. Nie będę biegł, żeby zasłużyć, nie będę biegł, żeby dobrze czynić. Będę leżał do góry kołami w tym, a to będzie mnie niosło. To będzie mnie niosło. Ja dobrze czynię z natury. Samo mi idzie. Rozumiecie? Samo. To nie jest coś, do czego ja dokładam. Dlatego ja nie mogę się pochwalić przed Bogiem niczym. Ja nie mogę powiedzieć, zobacz jaki jestem, zobacz na to zrobiłem, zobacz kościół założyłem. Wiesz o co chodzi? Słuchajcie, ja w ogóle zapominam o wczorajszych rzeczach. Mnie nie interesują moje wczorajsze sukcesy. Wczoraj mieliśmy super ewangelizację, kolejni ludzie przyszli do Jezusa, były potężne manifestacje Boże. Rozumiecie, tysiące ludzi usłyszało Ewangelię. Tak? A to było wczoraj. Żaden sukces, tak? Żaden sukces nie wpływa na dzisiejszy dzień mój. Żaden mój wczorajszy sukces. Bo ja nie wykonałem jakiejś pracy, ja po prostu pobyłem sobie wczoraj w dobrych uczynkach, pobyłem, ja się naprawdę dobrze bawiłem. Ja się naprawdę dobrze bawię uzdrawiając chorych, wypędzając demony, ja się naprawdę dobrze bawię przeciwstawiając diabłu. Rozumiecie? Ja się naprawdę dobrze bawię w tym wszystkim. To w ogóle jest... ja to lubię. Ja lubię być z ludźmi, lubię siedzieć z nimi od rana do wieczora w ogóle. Wiecie o co chodzi? W ogóle nie uciekam od nich. Lubię tych ludzi.
Mamy konsultacje, na przykład mam konsultacje środowe. Przyjeżdżam rano do kościoła, siedzę z ludźmi do wieczora. Potem mamy modlitwę wstawienniczą. Jeszcze zostaję w Warszawie na noc, bo już mi się nie chce do domu wracać. Śpię sobie w jakimś tam pokoju, bo rano mam spotkania z ludźmi. Czemu? Bo ja to lubię. W ogóle ludzi polubiłem. Kiedyś chłopa zabiłem. Ludzi maltretowałem, niszczyłem. Rozumiesz, że ja lubię ludzi, lubię z nimi siedzieć. Czy czemu ty to robisz? Ja mówię, ja nie wiem, dlaczego to robię. Słuchajcie, ja nie wiem. Ja mogę tego nie robić, bo mogę Discovery oglądać. Bo ja się świetnie czuję oglądając Discovery. Ja lubię Discovery. Ale lubię też być ludźmi. Jest jakby coś, w czym ja sobie się przechadzam. Łaską zbawieni jesteście, abyście mogli, tak, na luzie generować Boże rzeczy. To jest łaska. Chcę, żebyście zobaczyli istotę łaski. Efezjan 2:5-6. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Cztery podstawowe elementy korzystania z łaski. Jak się korzysta z łaski? Po pierwsze, świadomość, że byłeś martwy. Byłeś martwy. Ja często jak ludzi mówię, opowiedz mi, jak spotkałeś Jezusa. U nas staramy się, żeby na każdym nabożeństwie ktoś powiedział w kościele, jak spotkał Jezusa. Przyjdź, powiedz, jak spotkałeś Jezusa. Krótko, w 3 minuty. Tak? Opowiedz, jak spotkałeś się z Bogiem. I czasami ludzie mówią, ja zawsze znałem Boga. Ja mówię, chodź i Ewangelię powiem, chodź. Się musisz nawrócić. Niegdyś byliście martwi. Pierwsza podstawowa rzecz, zrozumienie, że kiedyś byłem martwy. To nie to, że ja się urodziłem wierzący. Wszyscy się rodzą niewierzący. Jeden się urodził wierzący. Jezus Chrystus. Zawsze kurczę, będziemy wracać do tego samego. Jeden się urodził wierzący. Każdy się rodzi poza tym niewierzący. A i ten wierzący, co się urodził, to na podstawie pism musiał rozpoznać, że jest Mesjaszem. Bo niektórzy myślą, że Jezus to zachodzi, proszę Ciebie, z ojcem tam strugał jakąś pelkę. Raftem urągną, piorą, proszę Ciebie, on się osnął. O, jestem Mesjaszem. Nie. On się dowiedział z pism, badając pisma. Zaczął wierzyć pismu i rozpoznał siebie. Rozumiesz, co to jest? Czytasz pismo, patrzę, ono o tobie pisze. To jest objawienie człowieku na miarę wszechczasów. Rozumiesz, się dowiaduje, że jesteś Chrystusem. To dopiero wiara była potrzebna, co? My się wierzymy, że On jest Chrystusem, a on musiał uwierzyć, że On jest Chrystusem. Musiał uwierzyć, że On jest Chrystusem w ogóle. Szok, jaką on wiarę uwolnił. A najlepszy numer, że tą samą wiarę masz w sobie ty dzisiaj. A więc przede wszystkim podstawa korzystania z łaski polega na tym, że wiesz, że byłeś martwy, ale że co? Że byłeś. 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 Bo punkt drugi. Jestem żywy. Jestem żywy na zawsze. Jestem żywy. Nie umrę, ale będę żył i opowiadał, będę dzieła Pana. Nie umrę, ale będę żył. Tak? Nie umrę, ale będę żył. Czyli świadomość tego, że byłem martwy, po pierwsze. Po drugie, świadomość, że jestem żywy. Stąd ludzie, którzy myślą, że mogą utracić to, tak? Nigdy nie pójdą do przodu. Prawidłowo. Zawsze będą patrzyli, czy nie stracę. Czy nie stracę? I wiecie, i nigdy nie będę mogli otworzyć się na maksa. Bo zawsze będę mówił, a może stracę? Nie stracisz. Nie stracisz, bo masz nową naturę. Nie możesz cofnąć swojego nowego narodzenia. Nie można wejść z powrotem do łona matki i się zmienić w embriona, a potem się rozpłynąć, proszę Ciebie, w osmoń. Takie rzeczy istnieją tylko w filmach science fiction. Real jest inny. Raz na zawsze. Dziękuję uprzejmie.
Po czwarte, musisz mieć świadomość, że zostałeś powołany do panowania. Główny zamysł Boga jaki jest? Bóg stwarza Adama i Ewę i mówi do nich co? A teraz będziecie co? Panowali! Tutaj na ziemi. Panowali! Tu jest napisane w tym fragmencie, który ja mówiłem. List do Efezjan 2, 5, 6, zapisz sobie, że z Nim siedzimy na tronie. Pamiętam, jak kiedyś zadzwonili do nas z Krakowa, czy byśmy nie pojechali, wtedy do mnie zadzwonili do Norberta, czy byśmy do TVN-u nie pojechali do Drzyski, do programu Rozmowy w Toku. No i pojechaliśmy do tych Rozmów w Toku, tam jeszcze było chyba trzech braci. Kola wtedy był jeszcze, no i jeszcze takich dwóch ludzi. O jednego od razu zaczęliśmy się modlić, żeby go wyrzucili z tych Rozmów w Toku. W zgodzie stanęliśmy we czterech, bo tam taki kretyn przyszedł, słuchajcie, wiecie, nas było czterech narodzonych z Bożego Ducha, tamten idiota buddysta. Człowieku. A jeszcze mu wzięli, wiecie, bo jak oni tam nie chcą, żeby ktoś jak nie chce, żeby jego twarz poznawać, to oni z niego takiego robią, wiesz, taką perukę mu założyli, okulary takie, jak miał ten, gdzie wiem, Maklarkiewicz na rejsie. I oni go tam posadzili. Człowieku, ja mówię, o Boże, kochany, niech tego nie wyemitują. Wszyscy się w zgodzie modliliśmy i go nie wyemitowali, idioty. No ale generalnie nas czterech było narodzonych z Bożego Ducha. Ja pamiętam, że tam był tak, siedział tam dużo tych ludzi. Bo okazuje się, że tam dużo ludzi. I ksiądz jeszcze był. Ksiądz. Tam ksiądz był jako taka persona, która by rozsądzi to zjawisko całe. No ja tam opowiadam i mówię, że zabiłem człowieka, że facet zostawił żonę, osierocił dużo dzieci i tak dalej. I mówię, że... Mówię, ja potem spotkałem Jezusa, opowiadam swoją historię. I Bóg mi przebaczył. I ja przyjąłem to przebaczenie. I nie mam żadnych wyrzutów sumienia. No i nie wytrzymali. Jedna pani wstała taka i mówi, czy to nie jest za proste, proszę pana? Mówi, a pokuta? Ja mówię, proszę panią, pokutą było to, że uznałem za grzech zabicie człowieka, a następnie uwierzyłem, że Jezus umarł zamiast mnie. A ona mówi, ja tego nie rozumiem. Ja mówię, niech pani mnie posłucha. Powiedzcie, oni myślą, że tam przychodzi jakaś banda kretynów teraz. Że to są ludzie, którzy przychodzą i oni tam, wiecie, bo tam różni warianci przychodzą. I ona, wie, oni myśleli, że oni będą w ten sposób w stanie jakby tutaj zdominować tą rzecz, ci ludzie z widowni. Bo tam, wiecie, zawsze biorą coś takiego, że przeciwwagę. Jak zapraszają na przykład byłych przestępców, którzy przyszli do Jezusa, to oni na scenę zapraszają ludzi porządnych, którzy nigdy nie siedzieli, którzy nie mają żadnych konfliktów, bo to musi być jakaś dramat tam, wiecie, coś musi dojść, no bo to jest telewizja, wiecie. To musi coś tam w ogóle się zdarzyć, nie? I ona chciała mnie zdominać, ja mówię, zaraz, niech pani posłucha. Ja powiem pani więcej. Nie tylko nie mam wyrzutów sumienia, ale teraz siedzę z Chrystusem Jezusem w niebie, w moim duchu i zarządzam na tej ziemi. I mówię, prawda, proszę księdza? A on mówi tak. No przecież to jest list do Efezjan. A więc trzecia rzecz korzystania z łaski to jest to, że jesteś powołany do panowania. Byłem martwy, primo. Jestem żywy. Czy jestem powołany do panowania? Ja nie jestem powołany do wegetowania, do przetrwania. Ja nie jestem powołany do chowania się. Nie jestem powołany, żeby jak ten smoleń chodzić człowieku w tym sklepie. Nie jestem do tego powołany. Nie będę tego nazywał pokorą. Nie będę cytował głodnych teologicznych kawałków. Jestem powołany, aby panować. I o ile panuję, tak? O tyle pełnię wolę serca mojego Ojca. Po to jesteś. I czwarta rzecz. Absolutna świadomość klęski diabła. Coś wam pokażę. W tym samym się dekwecją. W pierwszym rozdziale jest długi opis tego, jak wyglądało wejście Jezusa do nieba i to, w jaki sposób on zasiadł na tronie.
I w 22 wersecie jest napisane: i wszystko Bóg poddał pod nogi Jego, a Jego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. I teraz, kiedy przechodzimy do drugiego rozdziału, czytamy, że ożywieni jesteśmy z Chrystusem i wraz z Nim jesteśmy wzbudzeni i wraz z Nim posadzeni w okręgach niebieskich. Skoro pod stopami Jezusa jest wszystko, tak? To pod stopami Twoimi jest wszystko. Bo Ty musisz tak to czytać i rozumieć. A więc, po pierwsze, byłem martwy. Po drugie, jestem żywy. Po trzecie, jestem po to, aby panować. Po czwarte, diabeł jest absolutnie przeze mnie zdominowany. Teraz posłuchaj. Pokonanie diabła nie polega na tym, że Bóg poniżył diabła pod Twoje nogi, bo diabeł to jest tam, gdzie był przez cały czas. On się w ogóle nie ruszył z tego miejsca. Chodzi o to, że podczas Twojego nowego narodzenia Bóg Ciebie, który byłeś pod diabłem, wyniósł nad diabła. I stąd on się znalazł pod Twoimi nogami. Jego nie trzeba tam spychać. Nie trzeba na niego krzyczeć. Nie trzeba mówić, proszę Ciebie, właśnie pod moje nogi, właśnie pod moje nogi, już teraz właśnie pod nogi. Tylko trzeba uwierzyć, że diabeł to jest menda społeczna, bity frajer, nikt, zero kompletne, wesz na grzebieniu. Nic! Zrozumcie tą rzecz. Człowiek narodzony z Bożego Ducha nie liczy się z diabłem. Tak jak się nie liczy ze złodziejem, który wchodzi do Twojego domu. Rozumiecie? Tak jak się nie liczy z psem, który biegnie Cię ukryć. Co zrobisz, jak będzie biegł pies, żeby Cię ukryć? Co będziesz mówił do niego? W imieniu Jezusa? Tak będziesz mówił. Czy go kopniesz w łeb, aż się zakołuje? Co zrobisz? Co zrobisz? To jest bardzo proste. Co zrobisz, jak się złodziej będzie włamywał do Twojego domu? Będziesz mu głosił Ewangelię, czy mu przyrzniesz stogiem? Co zrobisz? Co zrobisz? Jak uwolnisz życie? Jak uwolnisz życie? Jesteś powołany do panowania. Diabeł jest pod Twoimi stopami. Jesteś żywy, byłeś martwy, zrozum te rzeczy. Jak się korzysta z łaski? Przez uświadomienie sobie tych elementów. Rozumiecie? Patrzę na chrześcijan, którzy zachowują się tak, jakby diabeł był ich panem. Pełzają w życiu. Rozumiecie? Pełzają. A na takich jak ja mówią, że są antychrystami. Ale łaska. Łaska. To jest uświadomienie sobie, że ja byłem martwy. Byłem. Ja nie jestem martwy. Ja byłem grzesznikiem. Ja nie jestem grzesznikiem. Nie jesteś grzesznikiem. Ty byłeś grzesznikiem. Rozumiecie? Byłeś grzesznikiem. Nie jesteś grzesznikiem. Byłeś. Na jednej usłudze się modlę o ludzi, podchodzi do mnie człowiek, wyciąga do mnie rękę, złapał mnie za rękę, tak mi mocno się mówi, jestem pedałem. A ja mówię, jesteś narodzony z Bożego Ducha? A on mówi, tak 20 lat temu przyjąłem Pana Jezusa. Ja mówię, mam dla Ciebie taką informację ważną, nie jesteś pedałem. Mówię, i od tego zacznijmy naszą znajomość. Mówię, nie jesteś pedałem. Byłeś pedałem. To wielka różnica. Wielka różnica. Ale nie wiesz, co ja czuję. Ja mówię, będziemy nad tym pracować. Bo to, co ty czujesz, jest nieważne. To, co ty czujesz, to jest rzecz drugorzędna. Masz zaburzenie homoseksualne. Może demona masz jednego albo 16. Wyrzucimy, uzdrowimy, ale nie jesteś pedałem. W niebie nie ma pedałów. Jak się rodzisz z Bożego Ducha, przestajesz być pedałem, prostytutką, narkomanem, hochsztaplerem. Byłeś martwy i jesteś żywy. Oto prawa. Oto prawa pokazuję Wam. Powołany do panowania. Tak? I mający świadomość, że diabeł jest niczym. Jeżeli miałbym powiedzieć o diable jakąś rzecz, to powiedziałbym, że jest kłamcą.
Bo on kłamie, oszukuje. On robi z siebie kogoś ważnego i wielkiego. To pyszny duch. On chce, żeby się na nim skupić. O, diabeł mnie atakuje. Weź. O, diabeł, już nie przesadzę. Nie, no diabeł cię atakuje. Ludzie, ja nie wiem, ile razy mnie diabeł w życiu atakował. Wygrałem każdą potyczkę. Chciał mnie zabijać fizycznie. Wracaliśmy z usługi, 11 metrów. To... Nie, opowiadałem wam tą historię. Słuchajcie, pojechaliśmy na Śląsk kiedyś, na usługę takiego kościoła zielonoświątkowego. Pojechałem ja, Norbert i jeszcze kierowca taki jeden z nami, co prowadził ten samochód. No i człowieku, tam pojechaliśmy do tego. Okazuje się, że pastor ma żonę, a ta żona ma dużo zwierząt w domu. Wszystko miała. Miała 3 konie, miała psy. Człowieku, miała w domu węże. Węża. Pierwszy raz w życiu trzymałem u niej w domu węża. Człowieku, z wężem. Chodziła z wężami na szyi kobieta, również raz wzięła tego węża, zapomniała zdjąć takiego miała węża. I on przysnął na niej, poszła z nim do Biedronki. Rozumiesz? W Biedronce poszła z nim, proszę ciebie, słowo honoru. Poszła w Biedronce z nim, stoi przy kasie, proszę ciebie, a taka babka za nią stoi, mówi, jaką ma pani piękną apaszkę. Ta paszka łeb podniosła tam ze takie historie, ty w domu pastora, no ale już pomijając. Okej, okay, jesteśmy tam, ja już się nauczyłem jednej rzeczy. A w ogóle jeszcze najlepszy numer, oni tam przysposabiali dzieci, tam brali dzieci z domu dziecka i tam je wychowywali. I to ciekawe, te dzieci wszystkie takie, fatum właśnie teraz sobie wyobraziłem, musiało tam być. No ale to, tam była sytuacja taka, że te wszystkie dzieci lubiły jakieś dziwne zwierzęta. I my spaliśmy w pokoju, gdzie był tak, czarny skorpion w jednej klatce, w takiej szufladce, tarantula, czarna wdowa, znowu honoru, Norbert, pamiętacie, takie rzeczy widzieliśmy. W tym pokoju, a ja w ogóle w tym pokoju spałem, mówię tak, dobrze, że możemy po tym wszystkim deptać, mówię Norbie. Takie to nie przypadki w ogóle, wiecie. No ale nic, pomijając, ale wiedzieliśmy, ja tego też uczę literów, mówię tak, jeżeli jesteś wpływowym człowiekiem, chodzisz na maszczeniu, to pamiętaj, gdziekolwiek usługujesz, to nie mów, że to ci się podoba, bo ci to dadzą. To jest taka zasada usługującego. Nie chodzisz, nie mówisz, że podoba mi się, proszę ciebie to krzesło, bo wrócisz z krzesłem do domu, mówię uważaj. Posłuchajcie, co tam się dzieje. Ten, co z nami był, ten kierowca, nie chciał nie słuchać w tych sprawach. A ona miała jeszcze świnię. Ta żona pastora. Wietnamska świnia kryta dzikiem. Tak się to nazywało. Małe stworzenie, krótki ryj, takie nieduże, skurczone człowieku. I tam chodzimy, ona nam wszystko pokazuje, ona się chwaliła tym wszystkim. Wchodzimy do tego chlewa, te świnie tam są, się porodziły, małe świnie. I ten chłopak mówi, jaka ładna świnka, mówi. Fajnie, jakby moja siostra taka, jego siostra takie rancho ma duże, na rancho taką, a ja mówię, o Boże, tylko nie to. I słyszę tekst, chętnie ci dam. A mówię, w ogóle wiem, że wracam ze świną. O co chodzi? Oprócz tego wszystkiego, gość miał zajawkę, bo oni mieli te węże, to mieli te szczurki takie miałe, białe i oni tymi szczurkami karmili te węże. W ogóle tam kocioł taki, że człowieku, rozumiesz? Kongo po prostu. Jakkolwiek. I teraz... Słuchajcie, wracamy z tej usługi. Norbert, ja, on kieruje, w bagażniku siedzi świnia, w kartonie. Ryczy, piszczy człowieku, pomocą od matki zabrany wachlak. Rozumiesz? A między nami stoi taki duży słoik i tam jest para szczurów białych w ogóle. I wracamy w takim składzie. Ja się w ogóle nie odzywałem pół drogi. A ten jeszcze szczęśliwy jedzie tym samochodem, taki mieliśmy nie najlepszy samochód, Nissana Primera, ale taki starszy. Przecież i w zakręt wchodzi za szybko. Ty, wyleciliśmy z zakrętu, toczyliśmy się 11 metrów, trzaskały szyby, rozwalały się drzwi w ogóle, masakra. Norbert jeszcze pasów nie zapiął, z tyłu w ogóle latał jak bombka między tym, ale o co chodzi? Każdy z nas, jakikolwiek był różny nasz poziom intelektualny i sprawy podejścia do służby, wiedział, że jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha i panujemy w Chrystusie. Rozumiecie? Ja jak dziś pamiętam, toczyłem się w samochodzie i krzyczałem, diable, nie masz władzy nad Bożym Kościołem. Na mnie było nic. Przeżyła świnia nawet. Przeżyły szczury i słoiki niebek. Samochód był zmiażdżony. Norbert do pewnego czasu to miał zdjęcie tego samochodu nawet jeszcze. Pokazywał ludziom. Jak policja przyjechała, zobaczyła nas. Nam nic nie jest. Żadnych siniaków. Obok świnia, obok swoich ze szczurami, a tam zmiażdżony samochód, stoi na dachu, wszystko odpadło z niego, rozumiesz? O co chodzi? Nic nam się nie stało. Jeszcze Norbert wyszedł,
popatrzył, mówi, pastorze, będzie lepszy. Ja patrzę, co on robi, on poszedł na taki zakręt, z którego wypadł. Jeśli do tego zakrętu zaczyna mówić w imieniu Jezusa, mówi, diable, już nigdy nikogo nie zabijesz na tym zakręcie. Potem się dowiedzieliśmy, bo tam był warsztat. Słuchajcie, i stacja, coś ściągają samochody. Bo to był tak zwany zakręt śmierci tam. I tam mnóstwo samochodów wypadało i tirów z tego. A oni za każdy samochód mieli kupę kasy i założyli firmę. I to trwało parę lat. Słuchajcie, firma padła. Ty, nie ma firmy tam. W Adamowie pod Warszawą. Przestały wypadać samochody z tego. To jest zupełnie abstrakcyjne, ale chodzi o to. Byłem martwy, jestem żywy, panuję w Chrystusie, a diabeł jest zerem. Zrozumcie, to jest praktyczna rzecz. To jest chodzenie w łasce. To jest zrozumienie. Tutaj my nie musimy się spinać na równi. My musimy zrozumieć, że będąc w Chrystusie, tak? I funkcjonując właśnie w ten sposób, rzeczy Boże będą działać w nas. Oczywiście w tym trzeba się nauczyć poruszyć. Oczywiście trzeba nauczyć się odrzucać różne formy samodzielności, zasługiwania i być odpornym na to, co proponuje nam informacja z zewnątrz. Diabeł cały czas będzie ci mówił, że on jest wielki, a ty jesteś nikim. Diabeł przez cały czas ci będzie mówił, musisz zasługiwać, musisz to, musisz tamto, musisz to, musisz tamto. A to się okazuje, że nic nie musisz. Po prostu jesteś żywy. Po prostu jesteś w Chrystusie. Po prostu panujesz. Po prostu. Trzeba się uprościć. Uprościć. Psalm 13,8. Świadomość bycia królem i zaufanie łasce. Dwie rzeczy ze sobą połączone. W tym miejscu. Zapisz sobie ten psalm. Popadaj go później. 13,8. Świadomość bycia królem i zaufanie łasce. Te dwie rzeczy połączone ze sobą, to są stałe rzeczy. Żeby poruszać się w łasce, musisz mieć świadomość bycia królem. Tak? To 13. Źle zapisałem. Zaraz będzie psalm 13. 6 jest napisane. Przeczytajmy go. Przecież ktoś go przeczyta, a ja go znajdę. Źle zapisałem. To nie jestem sam. Wykleście, nieważne. Na następnym spotkaniu powiem wam, jak to powiem. Mój błąd. W skryptach jest to lepiej zapisane. Generalnie świadomość bycia królem jest ściśle związana z chodzeniem własnym. Chodzi o to, że na tym świecie, jeżeli my nie mamy świadomości bycia królami, my nie możemy korzystać z łaski. Bo łaska Boża jest ściśle związana z tym, że jesteśmy podnoszeni do rangi synów Bożych. I tylko Syn Boży, Syn Króla, Królewicz jest w stanie poruszać się własnie. Inaczej, jak człowiek tego nie ma, to nie będzie mógł. Wiecie, ja widziałem dużo ludzi, którzy, szczególnie wśród przestępców właśnie, którzy w latach, na przełomie lat 90 lata zaczęły w zasadzie, nie? Zaczęli zarabiać dużo pieniędzy, nie? Ale to byli prości ludzie. To były takie proste rzezimieszki, którzy zaczęli przywozić spirytus, handlować narkotykami i w bardzo szybkim tempie dorabiali się ogromnych pieniędzy. Ale w tych ludziach nie było nic z prawdziwych bogaczy. Rozumiecie? Oni nie potrafili w ogóle skorzystać w ogóle z tego, w ogóle, co oni mieli. Oni kupowali Mercedes. Jeden taki mój znajomy, on sobie kupił Mercedesa 600 i on nim woził cement i deski. Rozumiecie? Rzucał na te skórzane siedzenia, bo rozumiecie? Bo to w ogóle, to był szok. Dziad, taki człowiek, taki z Wołomina, on na przykład, on do końca swoich dni, pijał tanie wina z menelami na ulicy. Zawsze. On miał, też miał Mercedesa 600 i on miał skrzynkę wina, podjeżdżał do swoich kolegów, zawsze z nimi pił wino. Rozumiecie? On nabył majątku, on stał się bogaty, natomiast wnętrze jego nigdy nie stało się wnętrzem bogacza. To byli zawsze ludzie do końca zakompleksieni, poniżeni i tak jest z ludźmi, którzy nie zrozumieją
głębi pokłonu Boga wobec nich. Żeby móc korzystać z łaski, musisz zobaczyć w sobie króla. Musisz zacząć wyznawać, że jesteś królem, że jesteś królem. Nie grzesznikiem zbawionym z łaski. Nie maleńką myszką, którą Pan zbawił. Panie, Panie, Panie. Nie to. Rozumiesz? Musisz wyjść z tej mentalności. Tato, jestem z Tobą jedno. Jedno z Tobą jestem. Nie ma różnicy między nami. Ta sama krew teraz w nas płynie. To tak się z łaski korzysta. Słuchajcie, inaczej bez przerwy będziecie odsuwani od korzystania z łaski. I bez przerwy będziecie wrzucani w miejsce zasługiwania, podlegania jakimś prawom. Wiecznie będzie, co mi wolno, co mi nie wolno. Wiecznie będzie przychodzenie do pastora i pytanie go, a co by zrobił, jakby to na moim miejscu? A wolno mi to, pastorze? Czy to po kokardkę jest takich usług? Nigdy nie będę na twoim miejscu. Nie pytaj mnie, co mi wolno, co ci wolno, co nie wolno. Wszystko ci wolno, ale ja chcę ćpać, to idź ćpaj! Kurczę, czego się spina? A co Bóg na to? Bogu nic do twojego ćpania, do twojego niećpania. Nic. Jesteś narodzony z Bożego Ducha, tak. Czy będziesz ćpał, czy nie będziesz ćpał, twoje miejsce przed Bogiem jest cały czas to samo w Chrystusie Jezusie. To mogę ćpać? Proszę ćpaj. Stać się na to? No nie wiem, a widzisz? Masz konflikt wewnętrzny? Ja nie ćpam. Tak? Nie dlatego, że ja nie mogę ćpać. Teraz, jak pastor był u nas, wasz pastor, poszliśmy do takiej restauracji, mówiłem, ja w tej restauracji w 2000 roku umierałem od kokainy. Kupiłem tam, posiadała tą knajpę Grupa Pruszkowska i tam był jeden z głównych punktów zejścia kokainy w Warszawie. I tam naćpałem się do tego stopnia, że mi stanęło serce i przy moim BMW w ogóle umierałem. W ogóle pod tą knajpą. I tam byliśmy teraz, ona jest w innych rękach, zupełnie dalej. Ale co się stało, jak się nawróciłem? Mówiłem pastorowi naszemu, że wyszedłem na wolność. Jak pierwszy raz pojechałem do Warszawy, do kościoła, to tego dnia pojechałem do tej knajpy. Wszedłem tam, zszedłem do toalety. Ja przed oczami miałem tą akcję, wtedy, kiedy to serce mi stanęło, kiedy straciłem przytomność. Wszedłem do tej toalety i spojrzałem na tą deskę, z której wąchałem tą kokainę i powiedziałem tak. Diable, jestem wolny od narkotyków. Już nigdy nie dotkniesz mojego życia żadnym nałogiem, bo jestem w Chrystusie. I już nigdy się nie naćpałem. A ja mogę spać w kokainie dzisiaj. Rozumiecie, o czym ja mówię? Ja mogę iść spać w koksie. W ogóle. Dlaczego ja nie ćpam? Bo we mnie zniknęła przestrzeń do ćpania. Nie dlatego, że ja się staram nie ćpać. Ja się w ogóle nie staram nie ćpać. Dlaczego ja nie chodzę po burdelach? Dlatego, że zniknęła we mnie przestrzeń wszeteczeństwa. Ja się w ogóle nie staram nie chodzić po burdelach. Ja się w ogóle nie boję, że moją żonę zdradzę. Teraz byliśmy na wczasach, siedzieliśmy sobie w hotelu. Moja żona mówi do mnie tak, nawet jakbyś mnie zdradził, my takie sobie rozmowy mamy, byś mnie zdradził, mówi, to nie dosyć, żebym ci wybaczyła, ale by mnie ciśnienie nie skoczyło, mówi do mnie. I dalej bym z tobą żyła i dalej bym z tobą służyła, mówi. A mówi, wiesz dlaczego tak mam? Bo mam głęboką świadomość tożsamości w Chrystusie. Wiem, kim jestem. Moja żona wie, kim jest. Moja żona kiedyś powiedziała na jednym kazaniu, mówi, ja jestem z moim mężem dlatego, bo kocham Chrystusa bardziej niż jego. Tak wygląda funkcjonowanie człowieka, który zrozumiał, że jest król. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Tylko król może korzystać z uwarunkowań króla. Zobaczcie te rzeczy. Poniżenie chrześcijaństwa jest jedną z głównych broni diabła.
Chrześcijanie są poniżeni, ostrożni, nie chodzący przez to w łasce prawidłowo. Bez przerwy uniżamy się. Boże, cały uniżam się. Rozumiesz? Błędnie rozumiana formuła uniżenia. To nie takie uniżenie, ale to nie to jest to uniżenie. Uniżeniem jest to, że ja przyjmuję jego myślenie. Że jego myślenie, tak? Ono jest dla mnie na pierwszym miejscu. I wtedy ja uniżam, jeżeli coś we mnie gdzieś się poruszało, to ja to uniżam. Ale nie uniżenie osoby, człowieka. Ja bym chciał, żebyście sobie zapisali takie tytuły biblijne, w tych już nie ma pomyłek. I żebyście sobie popadali w to. Pierwszy list do Rzymian 6:4:11, jeszcze będę to sprawdzał. List do Rzymian 6:4:11. Tak. I tutaj jest 6:4:11. Między tym 6 a 11 wersetem jest duży nacisk kładziony na to, że ty masz to, że ty masz coś wiedzieć, wiedząc, że nasz stary człowiek wetwór nie był ukrzyżowany i tak dalej. Czyli jest, kiedy będziecie to studiować, chciałbym, żebyście rozwijali sobie tożsamość śmierci i życia. Wy musicie wiedzieć, ludzie. Wiedzieć. Nie tylko mieć w sobie teorię. Ale ty musisz być absolutnie wewnętrznie przekonany, że umarł stary człowiek i narodził się nowy człowiek. W tobie nie może zostać ani krzty myślenia, że jest w tobie stary człowiek. Nie ma starego człowieka w tobie. Rozumiecie? Nie ma starego człowieka w ogóle. Psychika twoja to nie jest miejsce przebywania starego człowieka. Psychika twoja może być, wiele rzeczy może być do naprawy w twojej psychice. Ale to nie jest stary człowiek. To są przyzwyczajenia starego człowieka, ale nie stary człowiek. Stary człowiek był w martwym duchu. Duch ożył, stałeś się nowy. No, że ta dusza całe życie służyła staremu człowiekowi, to ona nabrała kolorytu, zapachu starego człowieka. I my dzisiaj patrzymy na nasze zachowania, nasze myśli, nasze emocje i mówimy, o, to stary człowiek się przeze mnie manifestuje. Nie masz starego człowieka. Tutaj jest, zobaczcie, wiedząc, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany. To my wiedząc, my musimy to wiedzieć, być tego pewnymi. Nie wolno nam używać sformułowań. Umartwiam teraz mojego starego człowieka. Tak? Bo ty nie masz starego człowieka. Jakkolwiek może twoje zachowanie odbiegać od prawideł Bożych. Możesz upaść, zgrzeszyć, tak? Nie możesz w sobie mimo tego budować mentalności, że to jest coś starego w tobie. Bo stare przeminęło. A więc musimy w pewnym sensie, powiem wam taką rzecz. Musimy nauczyć się, czym jest święte kłamstwo. My musimy zaprzeczać, tak? Temu, co nam proponuje świat i diabeł, tak? Jeżeli chodzi o fundamentalne rzeczy związane z naszym życiem duchowym. To nie znaczy, że my mamy nie pracować nad swoimi duszami. To nieprawda. My bardzo duży nacisk kładziemy na to, żeby pracować nad duszami. Żeby wychodzić z zaburzeń, ale to są zupełnie inne rzeczy. Żeby człowiek w ogóle mógł wyjść prawidłowo z zaburzeń, to musi mieć głęboką świadomość tego, że jego stary człowiek nie żyje. Dopiero wtedy wyjdzie z zaburzeń. Dopiero wtedy zaczyna się praca, bo musimy na czymś zacząć pracować. Na czymś. Tak? Ja pracuję z różnymi ludźmi, mają bardzo duże zaburzenia psychiczne, ja z nimi pracuję jako terapeuta. Tak? Ale podstawy zawsze budujemy. Jesteś narodzony z Bożego Ducha? Tak, to tak się nazywasz. Jesteś nowym człowiekiem. Tak? I zaczynamy w ogóle zupełnie inny przedział. Pracujemy na czymś innym. Czyli w pewnym sensie uznajesz, że ta twoja psychika to jest tylko garnitur, który się pobrudził, teraz go wyprawi dobrze.
Pierzemy Twój garnitur, tak? Czyścimy w ogóle wszystko, tak robimy, ale to nie oznacza, prawda, że my dotykamy Twojego ducha. Bo Ty nie masz starej natury. Nie masz starej natury. Wiecie, o co mi chodzi? W was nie może być grama potępienia. Ani grama. Jeżeli zdarzy Ci się upaść, Ty musisz natychmiast wstać. Bez potępienia. I wrócić w miejsce pod tytułem Chrystus. Po co? Bo Ty możesz to zrobić. I Ty masz stawać prawidłowo i natychmiast brać się do roboty. Rozumiesz? I żyć tak, jakbyś nigdy nie zgrzeszył. Po prostu. Tak, jakbyś nigdy nie zgrzeszył. Po prostu. Bo to nad Tobą w ogóle nie ma żadnej wady, więc to badajcie. Drugą rzecz, w tym samym liście do Rzymian 4:3-5 musicie właśnie badać temat sprawiedliwości w Nowym Przymierzu. O tym mówiłem na poprzedniej sesji. Trzecią rzecz, co chcę, żebyście badali, to jest z listu do Kolosan 2:14. Czyli świadomość, iż wymagania Boże wobec nas zostały zaspokojone. Musicie wiedzieć, że Bóg ma zaspokojone wobec was swoje wymagania w Chrystusie Jezusie. Krótko powiedziawszy, przychodzi do ciebie diabeł i mówi, jeszcze to musisz zrobić. Nic nie muszę zrobić. Chrystus zrobił za mnie. A jeszcze to musisz zrobić, jeszcze tutaj. Nie możesz jeszcze teraz się rozwinąć w służbie, bo przecież zobacz, jaki jest twój stan. To absolutnie. No co ty? Jak ty masz uzdrawiać chorych? Zobacz, ty masz uzdrawiać chorych, a ty sobie jeszcze nie poradziłeś z tym czy z tamtym. Jak ty możesz chorych uzdrawiać? Jak to jak? Normalnie, ręką. Diabeł, a czym mam uzdrawiać? Nogą. Też będzie działać. Rozumiesz? Dlaczego? Ponieważ ja już nie mam nic do zrobienia, tak? W temacie mojego ducha. Wszystko zostało zakończone. Nie zasługuję już na. Czwarta rzecz w liście do Kolosan 2:15. Świadomość klęski szatana. Ty musisz rozważać klęskę diabła. Żeby w łasce się rozwijać, ty musisz rozważać klęskę diabła. A więc przychodzi ci myśl do głowy, o, diabeł znowu robi to, że tam to zaraz. Czy to jest opresja sama w sobie? Już nic nie robi. Precz! W ogóle wiesz. Ty nic nie możesz. Nic nie możesz. Następnie w liście do Rzymian 5:1-2. Zaufanie w Boże, doskonałe prawidła. Czyli zrozumienie, że Boże prawidła, one są doskonałe i na nich się opieramy, nawet jeśli my ich nie rozumiemy. I wymieniamy toki myślowe bez względu na to, jak bardzo one się kłócą z tym, co odczuwamy. Dajmy na to. Patrzysz w lustro, patrzysz, mówi, nie, ja taka nie jestem, za ładna. Tu mnie coś brak, tam mam krzywo, takie fryzury, ja bym chciała być inna. Tu mam za dużo, tam mam za mało. Patrzysz przed lustrem, nie podoba mi się sobie. W ogóle się sobie nie podoba. A teraz prawidło. Prawidło, poznaj. Dowiaduje się, że Bóg mnie pokochał, dowiaduje się, że dla Boga jestem cenna. Ten łysy recydywista mi powiedział na szkole, że łaska charis to jest w ogóle powab, to jest urok, to jest coś, co Bóg zobaczył we mnie pięknego, co robię. Staję przed lustrem i mówię, Cindy Crawford przyjmie to pęta. Prawda Boża! Nie koncepcja Twojego umysłu. Choć przez wiele lat myślałaś, czy myślałeś inaczej. Choć przez wiele lat wszystko cię utwierdzało w tym myśleniu. Nie. Skoro tak powiedział Bóg, to tak jest. Skoro jest napisane, że w ranach i sińcach jest moje uzdrowienie, to ta kartka, na której mam napisane, że to jest rak, prawda? Jest czym? Kłamstwem. Ja nie wątpię, że lekarz tak stwierdził. Ja nie mówię, że on nie zauważył nowotworu. Ja mówię, że to kłamstwo. Nie rozumiem. Nie rozumiem.
Nie jest kwestia, czy masz to rozumieć. Musisz uznać, że ten system jest kłamstwem. Ten system jest kłamstwem. To nie to, że on kłamie, że on nie, że on widzi. On widzi, naprawdę coś tam widzi. Tylko to całość, ten cały moduł jest kłamliwy. Rozumiesz? Ten moduł, to, że coś zabolało, to, że ja na to zwróciłem uwagę, to, że ja tam poszedłem, to, że ja się przebadałem, to, że on się nauczył, że to rak. Ten cały moduł jest chory. Prawda jest taka. W ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie. Rozumiesz? Diagnoza lekarska nie jest informacją końcową. Jest jakąś informacją. Tak? Ale w ramach kłamliwego modułu. Czyli wymiana. Opieramy się na zaufaniu w Boże prawidła, że są absolutnie doskonałe. Absolutnie doskonałe. Jeszcze dwie rzeczy. W liście do Kolosan, 2:16-23. Nie wiem, czy wam tego nie przeczytam. Chyba tak zrobię. List do Kolosan 2:16-23. Przeczytam. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i naboju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca, bądź szabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych, rzeczywistością, natomiast jest Chrystus. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie, to jest dobre, i w oddawaniu życia, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim. A nie trzyma się głowy, której całe ciało, ożywione i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczy je przez samo używanie. A są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Chcę, żebyście rozważali to, że świat, który was otacza, przez cały czas będzie w wasze życie wrzucał pewne zajawki, na podstawie których będziecie mieli odwrócić się od łaski. To cały czas się będzie działo. Wszędzie. Wśród wierzących i niewierzących. Słuchajcie, to będzie przez cały czas. Jakby żywioły tego świata będą cały czas proponowały wam coś. Będzie mówił tak. Nie rób tego, bo to się Bogu nie podoba. Takie coś, posłuchajcie. Nie rób tego, bo to się Bogu nie podoba. I to nie oznacza, że ty masz zrobić jakąś rzecz. Chodzi o to, że ty nie możesz jej nie zrobić, dlatego że taki jest impuls z zewnątrz. Krótko powiedziawszy, ja nie idę grzeszyć dlatego, bo to się Bogu nie podoba. A to jest bardzo ważne. Tylko nie idę grzeszyć dlatego, że mam jasną świadomość, że to coś, tak, jest nie moje. To nie moje. Czyli ja wybieram teraz świadomie, nie ze względu na Boga. To ja wybieram świadomie. Ja stoję w Chrystusie, ja sobie wybieram świadomie. Rozumiecie? Wybieram świadomie. Ja nie idę do kościoła dlatego, żeby się Bogu podobać. Ja nie idę się modlić po to, żeby mieć łączność z Bogiem. To są wszystko żywioły tego świata. Rozumiecie? Ja modlę się, ponieważ ja odnalazłem w modlitwie coś, co jest moje. W ogóle wszędzie musicie szukać coś, co jest wasze. Nie robimy niczego, aby zasłużyć. I nie robimy niczego ze strachu. Pamiętaj, jeżeli nie grzeszysz, bo się boisz, na przykład, że zawiedziesz Boga, tak? To nie ma żadnego znaczenia, czy zgrzeszyłeś, czy nie zgrzeszyłeś. To jest bardzo proste. Jeżeli ktoś
nie pije, dlatego żeby się podobać Bogu, tak? To ten człowiek grzeszy. Bo on sobie zrobił coś takiego w głowie. Takie prawo. Teraz nie będę pił, przez to się będę podobał Bogu. Takie prawo, taki sakrament ma. Sakrament taki ma. Rozumiesz? Ktoś nie cudzołoży, tak? Aby się podobać Bogu. Ale Bogu nie podobamy się przez to, że nie cudzołożymy. Zgadza się? No przepraszam. Bogu się podobamy przez Chrystusa Jezusa. Tak? Dlaczego nie cudzołoży? Dlatego, że ja wybrałem, tak, bycie z moją żoną, jestem z nią i też nie dlatego, że boję się, że się ona ze mną rozwiedzie, bo nas nie trzyma od małżeństwa. Jakbyśmy żyli w Kongo, to na pewno byśmy nie mieli tego papierka głupiego, bo tam niepotrzebne na przykład jest taka rzecz. U nas jest potrzebna, to mamy. Ale ja nie grzeszę, nie idę do innej kobiety, ponieważ ja kocham moją żonę. W ogóle takiego Chrystusa w sobie rozpoznałem. Rozumiecie, o czym mówię? Nie wolno wam się poddawać żywiołom tego świata. To Paweł im tłumaczył. Na mnie to, że nie próbuj, bo to nie należy. To nie wolno. Paweł mówi, wszystko wam wolno. Oni takimi pytaniami go zasypywali, a możemy i do świątyni pogańskiej nas zaproszą. Tam świątyń pogańskich ten dyskotek było dzisiaj. Tak wtedy popadasz, wtedy wszystkich, oni mieli różnych znajomych. Pójdziesz dzisiaj ze mną do mojego kościoła? Do Bala? Bal Church? Mogę. I oni przychodzili do Bala. Mogę iść do Bala, do kościoła? A wy mówili. A mogę tam jeść, co oni robią tam na tym grillu? A wy mówili. A mam się pytać, skąd wzięli? I komu poświęcili? Pan mówi, nie pytaj, je. Mówi, w ogóle chciałeś iść na Bal Church? To dalej. Chcesz jeść, to jedz. Nie chcesz iść, to jedz. Co? Czego nie chodził ten pan? W ogóle nie na uczynkach. Mówi, w ogóle masz jeść wszystko. Pewnie, jak mówi, tutaj będzie siedział obok ciebie gość i będziesz mówił, wiesz, to jest, mówi, taka ofiara, przez to w ogóle tutaj, wiesz, jak zjesz, to będziesz bliżej Boga, no to wtedy nie jedz ze względu na niego, żeby mu się do końca w głowie nie pomieszało, tak? No tłumaczył w ogóle, cielęciu nam jedzeń wykładał te rzeczy. Mówi, takie głupoty takie pytali, więc wolno mi to, nie wolno. Jeszcze Paweł sarkastyczny był, to jeszcze potrafił im przywalić z takiej, wiesz, z grubej rury po żydowsku, wiesz, i taki był, wiesz, small talk. Chodzi o to, że my nie ulegamy żywiołom tego świata. My mamy wewnętrzną świadomość. To jest, rozumiecie, o czym ja mówię? To jest to, my się tym kierujemy, wewnętrzną świadomość. Ja nie chodzę, ja sobie nie wyobrażam, że ja idę na dyskotekę, przepraszam, są dyskoteki. Czy ja mogę iść na dyskotekę? Oczywiście, że mogę, ale ja na przykład, ja nie wiem, co to znaczy, idę na dyskotekę, proszę ciebie, i puszczają, proszę ciebie, muzykę na przykład. Ja tam przychodzę i się tak gnę, przecież ja bym tak się pogodził. Pogołem się, tak? W ogóle wiesz. W ogóle dla mnie nie do przyjęcia temat. Po co to robię? Wiesz, dla przyjemności. Jak dla przyjemności? To nie to, że ja nie mogę. Bardzo proszę. My kiedyś Duch Święty dał nauczkę taką, wyszedłem z więzienia po moim nawróceniu. Moja żona nie była nawrócona. Jeszcze przed do mnie kolega i koleżanka we czworo. I tak przynieśli butelkę wódki, człowieku, ze 3 litry wódki, taką butlę przynieśli na moje przywitanie. Ja tak nie chciałem być z nimi, proszę ciebie, humanista, i z nimi mówię, to piję tę wódkę. I piję tę wódkę, ja piję, moja żona, piję, ten kolega, koleżanka, pijemy tę wódkę, pijemy, oni się upili, ja trzeźwy siedzę, człowieku, ja świnia. Rano pychałem do zboru, siedzę z Boże, o Boże mówię, wiesz, modlę się, w ogóle moda Duchu Świętego, co on mówi, nie działa, o Boże mówię. To był dla mnie szok, rozumiesz? Nie upiłem się wódką. Taką ilością wódki. Piłem radę, nie mogę się do wódku upić. I wtedy główny powiedział, mówi, to w ogóle wierzę, to nie twoje, ale dobrze, Boże, wierzę, to nie moje już, cholerę. Nie moje. To już nie moje, rozumiesz?
Nie moje. Ja nie piję wódki, że chcę poprawić nastrój. To nie moje już. Nie, że nie mogę. Rozumiecie, co musicie wyrabiać w sobie? To jest chodzenie w łasce. Kiedy ja zaczynam odnajdować w sobie te miejsca, Boża moc zaczyna funkcjonować. To tak się dzieje, a nie wolno, nie wolno, mogę iść na dyskotekę, nie mogę, mogę się nogą przeżegnać, nie muszę, rozumiesz? Nie ulegamy żywiołom tego świata. I druga księga Kronik, 17:6, ostatnia rzecz. Uczysz się odważnie decydować. Odważnie decydować. Pamiętajcie, przyjaciele. To jest taka droga, odważne decydowanie. Poznajemy prawidła Boże. Zaczynamy rozumieć system łaski i odważnie decydujemy. Tak. Druga księga Kronik, 17, rozdział 6, werset. Odważnie decydujemy. Odważnie. Kiedy ty jesteś królem, kiedy ty masz świadomość bycia królem, to ty musisz trenować się w odważnym decydowaniu. Chrześcijanie by nie chcieli decydować, chcieliby, żeby Bóg za nich decydował. Bóg nie będzie za nas decydował. Właśnie na tym polega ta wolność nasza. To ty rozumiesz, to jest nasza wolność. Ucz się decydować. Ucz się prawidłowo wybierać. Nie na zasadach, że możesz stracić Bożą obecność. Nie stracić, odejść od Boga, nie odejść. Zapomnij o tym całym dziadostwie. W ogóle nie poruszamy się w tym systemie. Odrzucenia, odpadnięcia, wykopania, przepraszania i innych rzeczy. W ogóle zapominamy. To nie jest, to nie chrześcijaństwo. To stracenia łaski, innych rzeczy. To w ogóle nie ma tego w ogóle. Odnajdujemy się w Chrystusie. Utożsamiamy się jako sprawiedliwość Boża. Wiemy, dlaczego tak się stało. Nie zasługujemy. Odpychamy każdy atak na nasz umysł, który nas oskarża, poniża i tak dalej. Rozumiecie? Koncentrujemy się na Bożych prawidłach, tak? Wierzymy, że tak właśnie jest. I co się dzieje? To wszystko razem, zebrane do kupy, powoduje, że zmieniamy się. Zmieniamy się. Jest tu też czas, jak powiedziałem, pracy nad duszami swoimi, jak najbardziej. U nas ciągle ludzie coś odnajdują, coś się powstaje. Mówię, kurczę, tu jeszcze miałem syf. Okej, mówię, rozwaliłeś, iść dalej, w ogóle, wiesz. Ale to już jest bez potępienia, to już jest bez poniżenia żadnego. Rozumiecie? Jesteś królem przecież. Po prostu.